Nie wiem, proszę pana, no nie prowadzę żadnego programu publicystycznego własnego. W związku z tym w tego typu programach bywam tylko, kiedy mnie zaproszą. Zapraszają rzadko. B, 3/4 z zaproszeń odrzucam, bo nie wszędzie warto bywać i nie z każdym warto rozmawiać, wbrew temu, co Janek Pospieszalski twierdzi. No ja twierdzę inaczej, że trzeba roztropnie gospodarować swoim czasem, swoją osobą, a z niektórymi nie warto się spotykać, bo i tak z tego nic dobrego nie wyniknie. Ale pańskie zdanie jest tam dosyć mocno, chociaż boso, przez świat, ale mówi pan w Ostrogach. To nie było pytanie, tylko stwierdzenie, więc dziękuję panu za komplement. I co dalej? No myślę, że tak dalej będzie trwało, panie Wójcielu. No nie umiem stwierdzić tego. No poglądów nie zmieniam od wielu lat, to państwo widzą. Jeżeli to troszkę mi się radykalizują, bo z wiekiem człowiek coraz mniej ma czasu na negocjacje. I ma coraz więcej powodów też związanych właśnie z wiekiem, żeby wydawać rozkazy. Dziadek ma prawo każdemu powiedzieć tak rób, tak nie rób i nie musi tego uzasadniać, bo jest dziadkiem. Ma siwą głowę, swoje przeżył, swoje zarobił, jeśli chodzi o autorytet i w związku z tym dziadka nie pytam, ale dziadziu, ale dlaczego? Bo tak, mówi dziadek. Ojciec roztropnie powinien jeszcze od czasu do czasu dzieciom swoim uzasadnić, synku rób tak i tak, tak ci mówi ojciec. I jak dziecko zapyta, ale tato dlaczego? No to ojciec w niektórych sytuacjach ma rzeczywiście taki roztropny obowiązek wytłumaczyć. Młody człowiek to już w ogóle musi się całe życie tłumaczyć, więc ja z wiekiem, proszę pana, radykalizuję moje poglądy i już nawet pod koniec życia nie będę musiał tłumaczyć dlaczego, tylko będę wydawał komendy, bo tak ma być, bo tak chcę. Stary człowiek ma do tego prawo. Jestem chłopcem ze wsi, wychowałem się na wsi, odziedziczyłem po dziadku gospodarstwo rolne, więc proszę państwa, biegałem za krowami boso i po rżysku potrafiłem. Biega pan po całym świecie boso, boi się pan żmij? Każdy się jakoś boi żmij, ale też niektóre niebezpieczeństwa są oswojone. Jak często obcujemy z autobusem, no to nie stresuje nas przejście po pasach. W każdej chwili może nas trzepnąć autobus, bo się facet zagapi, bo ja się zagapię i wejdę mu pod koła. Więc w każdej chwili naszego życia, kiedy idziemy po pasach, coś nas może trzepnąć, ale jakoś nas to nie stresuje bardzo. I teraz przenosząc tę samą sytuację, tę samą psychologię do dżungli. Jeżeli tam się obcuje z wężami jadowitymi na co dzień, tak jak my obcujemy z przejściem dla pieszych na co dzień, to w którymś momencie człowiek już tak strasznie nie myśli o tym bez przerwy, no tylko tak się rozejrzy ogólnie, nie ma to idę. Czyli nie boi się pan? No nie, roztropnie podchodzę do zagadnienia, ale nie, nie boję się. Proszę pana, problemy to ja miałem zanim przyjechałem z kamerą, gdyż nigdy nie zabieram ekipy telewizyjnej złożonej z jednej, dwóch, trzech, czterech osób. Mikrofon, kamera, pomagier jakiś taki ogólny, który pilnuje porządku, inspicjent, który spisuje czasy, no na przykład makaron, który przynajmniej siedzi na naszym bagażu w momencie, kiedy my we trzech jesteśmy zajęci, czyli kamera, mikrofon i ja. Więc czteroosobowa ekipa nie pojedzie do dżungli w teren, w którym ja wcześniej nie byłem. Nie zabiorę tych trzech gości, którzy nigdy nie poznali tego terenu, nie czują się komfortowo w dżungli, nie zabiorę ich na niebezpieczeństwo, które mi się skończy utratą życia. No nie o to chodzi, więc jak jadę z ekipą telewizyjną, to już się niczego nie boję, tylko mam odpowiednio wysmarowaną kanapkę masłem. Mam dwóch przewodników indiańskich, z którymi już wcześniej byłem w tym samym miejscu i anonsujemy się u tych Indian. Mówię, chciałbym teraz wrócić z grupą moich przyjaciół, co wy na to? Oni już wcześniej widzieli mój aparat fotograficzny, spędziłem tam dość czasu, żeby ich oswoić. Trochę ten mój lud w termosie dzwoni, więc go zdejmę. I do takiego oswojonego miejsca, jak wjeżdżam z kamerą, to oni jakoś nie widzą specjalnie różnicy między małą kamerą telewizyjną, a moim dużym aparatem fotograficznym. Czyli komfort pracy pełen. Poza tym, że można na coś usiąść albo w coś wdepnąć i tak nie wrócić do domu. Natomiast stres był wcześniej, no całe lata pracy. Antropologia kultury polega na docieraniu do plemion, które rzadko widują takich jak ja. Albo słyszeli o białych, ale jeszcze nigdy nie mieli osobistego kontaktu. No bo dziadek na przykład widział białych drwali, ale potem jakoś przez 40 lat nic się nie działo. I ja jestem następny. No to dla większości ludzi w tej wiosce
nie jestem ufolutkiem kompletnym z kosmosu, bo dziadek opowiadał o swoich kontaktach z białymi ludźmi, dziadek pokazywał strzelby i mówił, że biali mają lepsze, więc no nie jestem kompletnym ufolutkiem, ale jednak jestem przybyszem z kompletnie innego świata, którego oni jeszcze nie widzieli. To wszystko robiłem zanim zaprowadzam tam kamerę i robię to też pomiędzy tymi momentami, kiedy jadę z kamerą kręcić Boso przez świat, bo Boso to jest epizod w moim życiu, a 25 lat pracy w antropologii to jest ta rutyna dnia codziennego. A takie najgroźniejsze przeżycie? A ma pan jakąś skalę, na której ja mogę uplasować, co jest groźniejsze od czego? Utrata życia. No to proszę pana, nie straciłem nigdy życia jeszcze, czyli najgroźniejszej przygody nie przeżyłem jeszcze. Nie przytrafiła mi się i nie mogę nic o niej opowiedzieć, bo jeszcze żyję. O mało, tak jak Tony Halik mówił, że wśród szawantów. Dobra, o mało. Teraz, czy ma pan jakąś skalę, która pozwoli te o mało uplasować? Że to o mało jest mniejsze o mało, a tamto o mało jest większe. No nie da się uporządkować niebezpieczeństw w sposób roztropny, bo kiedy bałem się bardziej, proszę pana? Wtedy, kiedy prawie mnie uderzył autobus i właśnie to panu zagrałem. Prawie mnie przejechał i się przestraszyłem i trwało to pół sekundy. Czy może bardziej się bałem, kiedy mój indiański przewodnik błąkał się po lesie przez 2 tygodnie, bo się zgubił? To kiedy ja się bałem bardziej? Przez te 2 tygodnie po kawałku, czy przez te pół sekundy w jednym kawałku? No moim zdaniem te 2 tygodnie po kawałku. A, to pan wie więcej ode mnie, bo ja nie umiem stwierdzić, kiedy się bałem bardziej. Albo tu jest krótkie, a tam jest długie. Ale tu jest mocne, a tam jest po kawałku. No tak, to będzie pół na pół. No właśnie, też bym nie powiedział, że pół na pół. Nie ma roztropnej odpowiedzi na pytania w stylu naj. Dziennikarze uwielbiają je zadawać, natomiast jeżeli ktoś państwu odpowiada na pytanie naj, to najczęściej naj odczep się, żeby dziennikarzowi coś dać na pożarcie. No naprawdę nie sposób powiedzieć, który kraj się panu najbardziej podobał. No nie wiem, różnie mi się podobały. A jakie danie pan lubi najlepiej? I teraz w kategorii zup, czy deserów, czy czego? Tak, panie Wojciechu, czy byłaby możliwa odpowiedź? Jak pan by widział Polskę? Co by pan zmienił w tej Polsce, widząc ten cały świat? Czy jest krótka odpowiedź? Wie pan, no można się zabrać do roboty i do zmiany jest cały szereg elementów, dzięki czemu by nam się poprawiło, ale od któregoś zacznę. I teraz nie szukam takiego, który jest łatwy do zmiany, tylko po prostu taki, który radykalnie pociągnie za sobą całą serię innych zmian. Jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli w naszej miejscowości Bytów czy Pelplin, skąd ja pochodzę, burmistrza wybieramy w takich okręgach jednomandatowych. Kandyduje 6 gości i ten, który dostał najwięcej głosów, wygrywa. We wszystkich innych wyborach powinno być tak samo. Nie listy partyjne, bo jak jest lista partyjna, wie pan, to ten wpisany na listę swoją lojalność odnosi nie do nas wyborców, tylko do prezesa Kaczyńskiego, który go na listę wpisał. I wpisał go wyżej albo niżej. A ja bym chciał, żeby każdy, którego wybieramy, szedł tam i oglądał się na nas bez przerwy, na tych, którzy go wybrali. Żeby on się bał wrócić do swojej miejscowości, jak się sprzeniewierzy obietnicom, bo tu go wszyscy znamy. W małej miejscowości je pan wszyscy wszystkich znają, są spokrewnieni, chodziliśmy z nimi do piaskownicy i on do nas wraca z tej Warszawki, a my mówimy, Rysiu, chcesz w ryj? Coś innego nam obiecywałeś. Jak się zrobi to, jednomandatowe okręgi wyborcze, to oni zaczną mieć lojalność nie do prezesów Kaczyńskich i Tusków, tylko do nas. Ale to już mamy. To już mamy w wyborach samorządowych, ale które się odbędą. Ale samorządowe to są do kitu wybory, nic nie warte są. Warszawa zabiera pieniądze, Warszawa dzieli pieniądze i pan mnie pytał o Polskę, a nie o województwo. Nie nawet o sejmik, nie proszę pana, nie miasto. O gminę mnie pan pytał, nie o miasto. Pan mnie spytał o Polskę. Jak pan mi mówi o Polsce, to ja panu mówię, że jednomandatowe okręgi wyborcze na wszystkich szczeblach władzy i teraz sędziów powinniśmy wybierać. On niech skończy szkołę, niech zdobędzie uprawnienia i niech do nas przyjeżdża i do Sądu Grodzkiego niech kandyduje w wyborach. Jak będzie miał, proszę pana, zbyt lekką rękę, to na przestępców, to na następnych wyborach przegra. Jak będzie miał zbyt twardą rękę, to też przegra. To dla nas jest ta sprawiedliwość, więc powinniśmy wybierać prokuratorów, sędziów dzielnicowych. Każdy powinien się spowiadać z tego, co zrobił. Mała rewolucja. No proszę pana, tak.
mi się to widzi. Mała rewolucja, więcej Rosji. Jeszcze bym wprowadził prawo własności ziemi, wie pan, bo w tej chwili nie mamy własności ziemi. Tu w tej okolicy są gazy łupkowe. Jak pan, nie daj Boże, znajdzie w swoim ogródku cokolwiek głębiej niż korzenie trawy, to państwa jest wszystko. Czyli znalazłem węgiel, najlepiej nikomu nie mówić o tym. I ile takich sytuacji jest, proszę pana, że ludzie jak coś znajdą, mówią, cholera, lepiej nie mówić, bo mi skonfiskują działkę, albo mi wyburzą dom, przeniosą mnie gdzie indziej, dostanę odszkodowanie, tylko co mi z tego, nie chcę. A jakby to był mój węgiel i moje łupki i mój gaz, to Rzeczpospolita bogaciłaby się poprzez obywateli. Teksas mieli krowy tylko na tych swoich pustych preriach. Znaleźli ropę i się bogacili poszczególni rancherzy w sposób radykalny i szybki. To na westernach widzimy, jak im nagle tryska ropa. I miał jeden mały spłachetek ziemi. Nagle odkrył, u nas byłby to gaz łupkowy, i nagle robi się bogaty i cała jego rodzina dookoła. I taki człowiek czuje lojalność wobec tego kawałka ziemi. On nie pojedzie nigdzie z tymi pieniędzmi, bo tu mu leci ropa. Więc forsa zostaje też na miejscu. A jak zagraniczna kompania będzie wierciła te gazy, zabierze swój gaz i forsę zabierze i pojedzie gdzie indziej, a my zostaniemy z tym, co zostaniemy, czyli z niczym. Przepraszam, ale ja muszę przerwać już. Proszę przerwać. To dziękuję panu bardzo. W związku z tym, że nam przerwali tak miłą rozmowę, ja życzę, aby pan przyjechał częściej do Bytowa, zagościł tu u nas na stałe i może ten gaz wydobędziemy razem. Na stałe, proszę pana, może nie, bo ja, wie pan, jestem Kociewiak, więc w stronę Kaszub mi jest zawsze ciężko jechać, przez Kaszuby przejeżdżać też mi jest ciężko. Wie pan, Kociewiacy mają z tym kłopot drobny. Wolimy lubić Kaszubów na odległość niż z bliska. Ale dziękuję za miłe słowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.